systemie chyba. Panel sterowania system i tam się potem jest zarejestruj kopię. I klikasz jutro online. Przez internet na ale od czegoś musimy zacząć, więc 14. Piknik objął honorowym patronatem prezes aeroklubu ROW, więc jest dobry znak ku temu, że te pikniki będą się rozwijały intensywniej. Organizacyjnie jest tak. Teraz od godziny 11 lotnisko zostało zamknięte dla ruchu samolotowego. Wiedzą, że jest impreza modelarska. Ze względu na widoczność modelu w powietrzu i na stabilność lotu. Ten im większy szybowiec, tym się stabilniej zachowuje. Jest dość silny wiatr. Model praktycznie w miejscu wylądował. Może to jest
Nie, no, on nie ma prawa w tym. Chyba, że to jest jakiś pan zaproponowy. Tu możesz wyrejestrować. Zobacz, jakie ma prawa. Zobacz, jakie ma prawa. Ja już badam, jakie małe obroty może być. Ciekawe, że jest takie kręcia do linii, a od razu nie wiecie. Proszę o wpisywanie się na listę startową, może nasz. Publiczność, prosimy o niechodzenie po lotnisku. Przejście z naszego placu na teren lotniska jest drogą. Proszę tu wyjść przez stację CPN-u i wyjść poboczem drogi, wejść na lotnisko. Proszę nie chodzić po terenie lotniska. Koledzy z Raciborza, browar wam się przewrócił. Koledzy z Raciborza, widzę, że jesteście pierwszych z czterech wpisanych na listę startową. Jeśli chcecie, możecie lecieć razem. Proszę Państwa, na liście startowej mamy sam Racibórz i dwóch kolegów. Na starcie Kobus. Kobus jest to jeden z prototypów polskich akrobacyjnych szybowców. Od Kobuza się zaczęła cała linia Swifta, Foxa. To jest czołówka światowa. Jeden z najlepszych szybowców akrobacyjnych na świecie. Praktycznie większość lata na tych szybowcach. Kobus był pierwowzorem. Swift i Fox odziedziczyły po Kobuzie skrzydła.
Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jan Pietrzykowski. Poproszono mnie tutaj, żebym też coś powiedział od czasu do czasu. Tu akurat padła informacja o kobuzie. Więc chcę powiedzieć, że zostały w Polsce 3 egzemplarze latające. 2 w prywatnych rękach, 1 aeroklubu gliwickiego. Z tym, że na razie nie uruchamiają żadnego. W ubiegłym roku latał jeden kobuz klubowy. Kobuz na wlocie plecowym. No, jeszcze niżej, Pawle, jeszcze niżej. Może jakaś kubeczki? Dzięki. Jak widzicie, model też jest godny swojego oryginału. Pięknie lata. Oczywiście dużą zasługą tego są umiejętności pilota. To jest informacja dla tych, którzy kupują sobie modele w sklepie i myślą, że to jest tak jak z samochodem. Tak nie jest. Nawet jeśli jest napisane, że to lata. Jak wykręcił figura. Dada. A dla chętnych, którzy chcą dzieci albo sami zacząć latać, zapraszamy do naszego klubu, na nasze pole startowe. Proszę przyjść, popatrzeć, pytać się, chętnie udzielamy informacji. Nie próbować samemu, nie kończy rozbiciem, w najlepszym razie rozbiciem modelu. A koledzy wam z chęcią ustawią model, oblatają, pokażą jak się lata. Wtedy będziecie się opierali na satysfakcji. Ląduje ogromny puchacz. Dzięki. Puchacz. Nie wylatuje.
zakazu. W kolejce startowej jest tylko 3 modelarzy, także wygląda na to, że loty polowane zrobimy za chwilę, bo za duży wiatr jest. Dobra, już mamy samolot wylądowany, to czekamy, wy sobie spokojnie latajcie. Giulio Niewiadomski z helikatem, czyli koledzy z Raciborza. Na dzieciaków to jest dobre, jak pokazuje jakiś problem dla dzieciaków, to coś tego robisz. Bierzemy taką Baba Jaga. Dobrze, robimy? Koledzy holownicy, bo słyszę, że 9-metrówka jest gotowa do startu, tak? To poczekajcie chwilę, niech ci modelarze z Raciborza sobie tam 5 minut polatają i zrobicie start, jeśli to pasuje wam. A jeśli nie, no to zrobimy pół godziny przerwy. Bo jeszcze 2 szybowce widzę są w powietrzu. 3, dobra. 4. Mam pytanie, bo ciągle na liście startowej nie widzę chętnych. Rozumiem, lepsze warunki, tutaj... bo domyślam się, że za duży wiatr i wszyscy czekają. To jeśli nie będzie chętnych, to tylko prosiłbym o informację od kolegów z Czech. Czy chcą lecieć teraz, czy czekają, to puścimy dalej loty holowane szybowców, bo szybowcom wiatr nie przeszkadza, oni z chęcią polatają. Tylko proszę o informację, czy chcecie teraz lecieć, czy nie. Coś pomiędzy, kolega podpowiada. Ale lata bardzo naturalnie. Jakieś krążenie w kominie, albo zawis nad łupem. O, piękne krążenie w kominie. Dla ciekawości, ci, którzy latają, wiedzą o tym, a dla państwa informacja. W powietrzu ptaki traktują modele jako towarzystwo i partnerów. Więc jeśli model krąży w kominie, bardzo często zdarza się, że bociek czy któryś z drapoli podlatuje i zaczyna krążyć z modelem. My korzystamy z ich, czyli ptaków uprzejmości również. Podpowiadają nam, gdzie są kominy. Oni mają jakieś tam próbne nurkowania. Okazuje się, że ciężki latał jak cegła. A z sokoły potrafią, jeśli się wlatuje na ich teren, podlatują tak z dość wrogimi zamiarami. Dopiero jak widzą, że to jest duże, to odpuszczają, ale potrafią postrzelać. Rozumiem, że koledzy z Czech nie chcą lecieć, więc holówki na start. Trzymaj drugą ręką, czyli często.
Powietrzu 9-metrowe ASG. ASG. ASG 29. Powoli się wznoszą, holówka ma co robić. Na plecach. Dobrze, to wyjście do poziomu z łóżeczką.
ale stracił wysokość. Tragiczny przelot. Zakręt. Państwa, którzy mają dobry wzrok, na południowym, południowo-wschodnim kraju lotniska, nad tym zielonym domem, krążą dwa orły. Na razie niech sobie latają wysoko i w momencie, kiedy będą chcieli lądować, damy znak. Startu szykują się koledzy z Katowic. Adam i Błażej. Prosimy o brawa dla pierwszego akrobaty. Dzisiaj są trudne warunki, jest dość porwisty wiatr i ciężko się lata, bo się ustawiła kolejka. Czyli robimy pół godziny dla innego latania. Thank you.
Bezpieczeństwa lepiej go troszeczkę odsunąć. Modelem wiatrakowca. Kole. Lot plecowy. Jako komentarz do lotu Darka mogę powiedzieć jedno. Nie próbujcie tego w domu. Zaczęliśmy parzyć kawę i herbatę. Jeśli ktoś chce się napić, to zapraszamy. Po locie wiatrakowca. Koszenie trawy. Oczywiście wysoko. To jest naprawdę wyższa szkoła. To brawa za ten numer, to proszę. Szczególnie w tych warunkach. Jest porwisty wiatr, także Darek sporo ryzykuje. To są figury, przy których już prawdziwe śmigłowce mają problemy. Na starcie dziękujemy, wielkie brawa dla Darka. Na starcie bardzo dziwny model samolotu. Jest to wiatrakowiec. Ostatnio latał, jeśli ktoś był na pikniku lotniczym w tydzień temu, był jeden wiatrakowiec współczesny z jednym wirnikiem. To jest model dwuwirnikowy. Wirniki. Prawdziwe wiatrakowce mają specjalną linkę taką napędową, Bowden, albo przekładnię, która przed startem napędza te wirniki, potem się zostaje to wszystko rozłączone i tylko pod wpływem strumienia powietrza te wirniki się kręcą. O. Kolega rozkręcił palcem, tak, tak, tak. W momencie, kiedy się wystarczająco mocno rozkręcą wirniki nośne, model się wzniesie w górę. Jest powietrze. Więc bardzo krótki start, bardzo krótkie lądowanie, tak jak śmigłowca. A w locie mieszanka właściwości samolotu i śmigłowca. Model ze względu na wielkie śmigła ma problemy z lotem pod wiatr. Może nie nad publicznością, Aleks.
Dla informacji, kolega Alex jest hobbystą wiatrakowców, przestał robić w ogóle jakiekolwiek inne modele, tylko wiatrakowce. Ma tego kilka. No tutaj walczymy z wiatrem. Dobrze udało się. Ten wiatr jest naprawdę bardzo duży. Ale i zakręt od publiczności kierunku. Ja myślę, że wszyscy zobaczyli, jak fajnie lata ten model. Ja myślę, że po dużym zakręcie podejście do lądowania. To jest lądowanie na autorotacji, tak jak śmigłowce z uszkodzonym silnikiem. Owieczki, owieczki. Uwaga, koledzy z Raciborza. Proszę się przygotować do startu, bo Rysiek zrzuci cukierki, będzie lądował i potem wystartuje. Nie widzę chętnych do startu po cukierkach i po Raciborzu, więc jeśli nikt się nie zgłosi, będą startowali Szymon. Uwaga teraz, wszystkie dzieci. Widzicie tego pana, który macha ręką? Podejdźcie do niego, ale nie wychodźcie na lotnisko. Tu do tego pana proszę się zbliżyć. Tak. Wszystkie dzieci prosimy. Piękne lądowanie, brawa dla Rysia, dla Aleksandra. On naprawdę miał tutaj ciężkie warunki. Ten model jest duży, wolny. Przy tym wietrze ma duże problemy. Pięknie. Uwaga! Dzieci proszę przejść za linię. Jasi i Kasia, pokażcie, gdzie mają stanąć. Do pana Ryśka. Ale wszyscy stoją. Dzieci, nie, jeszcze nie biegniecie. Dopiero na mój znak. Przy okazji jeszcze strzela flarami. Dla tego modelu to już są w ogóle makabryczne warunki. Rysiu, już? Tak? Dobra, dzieci biegną. Dzieci biegną do samolotu zbierać cukierki. Witamy prezesa Karol Klubu. Honorowego patrona tego pikniku. Do startu się przygotowują koledzy z Raciborza składami. Też będzie gorąco.
patrz, bo w tamtej stronie szukali. Tam leciały tylko. Patrz. Nie biegłem. Uwaga, przepraszamy, wchodźcie chłopaki. Do nogi, kurde. Ty potrzebuję dwa. O, prawy i lewy. Jak będzie, się nudziło, Szymon, nie? To jest z kamerami, są, wiesz, większość z kamerami. No jak z tymi cukierkami? Ja mam jednego. Lecą mnie tego po drodze. Jak widzicie, kwadrokoptery robią dziwne rzeczy, ale są pilotowane przez zawodowców. Giulio pracuje w sklepie i jest oblatywaczem tych maszyn, więc potrafi latać. Kolega Giulio ma taką dziwną minę, bo pierwszy raz widzi swój model. On się specjalizuje w lotach bez widoczności, czyli w goglach. A dzisiaj jest zdziwiony, bo go widzi na własne oczy. A drugi kolega podpowiada, że też pierwszy raz widzi swój model tak naprawdę. Nie umie latać. I nie umie latać, tak, jest lekko przerażony. Do startu.
Także nie wiem, czy jest wola szybowników do startu, czy przesuwamy to. Jeśli chcecie, to proszę bardzo. Ale to jest tylko 20 minut, bo o 14 mamy pokaz. To decyzja. Jeśli się haulujecie, to proszę bardzo. Jeśli nie, to puścimy o 14 raczej. Okej, widzę pilotów szybowców, szykują się do startu, więc po lądowaniu kolegów z Czech starty holuby. Przypominam o 14 pokaz kolegów z Raciborza. Będą bronić browaru. Jeśli nie będzie chętnych do startu modeli silnikowych, akrobacyjnych, to po browarze dalej polubię. Koledzy holownicy, zostało 10 minut do 14, także proszę o 2 czy 3 hole i potem zrobimy przerwę, puścimy racibórz i potem z powrotem wy. Nie macie zgody na latanie, na używanie lotniska. Natychmiast proszę do połowy, zagrażacie bezpieczeństwo. Proszę o lądowanie. O, dziękuję bardzo. Proszę nie latać żadnymi modelami, statkami powietrznymi. Lotnisko jest wyłączone w tej chwili tylko dla naszego użytku. Brawa dla pilota Salamandry. I kobus na holu. Proszę Państwa, znowu orły na horyzoncie. Nad lasem, praktycznie kierunek południowy od Państwa, nad modelami w tej chwili krąży prawdziwy orzeł w kominie. Modele minęły, teraz lecą z powrotem, bo trzybojec się prawdopodobnie będzie chciał tam wyczepić. O, machnął skrzydłami, jest. Tam jest komin i... Kolegów holowników poprosimy o 5 minut przerwy, potem znowu wy będziecie latali.
Także nie, modele zostają na lądowisku. Proszę poznać po czapkach, po hełmach, kto to jest, skąd oni są. To jest strażak z Raciborza, brawo dla Piotra. Strażak, dowódca i pomysłodawca. Koledzy modelarze należą do Stowarzyszenia Skrzydlaty Raciborza. Są dwa modele w powietrzu, ale to... Będziecie lądować, czy możemy pokaz zaczynać? Dobra, spokojnie, możecie latać, oni jeszcze się podłączą, Racibórz się podłącza. Podłącza. A w centrum lotniska puchacz i bocia. Puchacz na przelocie. Co, puszczacie coś? My w tym roku obserwatorami. A co macie? Znaczy, my mamy w bagażniku. I zanim będzie przelot bociana. Bocian w przelocie. Aha, teraz będzie bitwa. No, a drugi jest z karabinem. A ty nie idziesz czasem do nas do szkoły? Już? Idzie teraz. Brawo dla Marcina. Lotnisko jest wasze. Pani? Gotowy, dobra.
Dziękujemy dla... Dziękujemy kolegom z Raciborza. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie wie, jak zginął Czerwony Baron, to że właśnie obserwowaliśmy. Jeszcze go nie wydobyli z tego samolotu. Dopiero ekipa ratunkowa idzie. Alianci oczywiście górą. Zostali tylko Anglicy na niebie. Ostatnie ląduje. Browar jak widać cały. Można się z raciborskiego piwa napić. Jak widać, krew się lała, tak jak było obiecane. Koledzy, tak w ogóle to walka powietrzna, która tu była zaprezentowana, ona w modelarstwie się odbywa naprawdę. Tylko, że każdy z modeli ma przyczepioną wstążkę z bibuły i lot, zawody polegają na tym, kto więcej obetnie ogonów przeciwnikom. Czyli liczy się ilość cięć. Więc dla nich to jest chleb powszedni. Zrobili to bez wstążek, po prostu powiedzieli, że idą na całość. Także jeszcze raz brawa dla browaru. Uwaga kolegów z Raciborza, prosimy o przenoszenie modeli w kierunku zachodnim, nie na skróty. A transportowiec wystartował, ale dużo cukierków. Ciężko, ledwo, ledwo. I rakiety lecą. Na znak dzieci będą biegły. Jeszcze chwila. Uwaga dzieci, biegniemy! Zaczynamy loty holowane szybowce. Brawo dla Ryśka. Ciekawe, czy będą jutro na Gliwica, bo oni jeszcze nie wiedzą, jeszcze jutro tu będą, a potem może będą na Gliwica przyjadą. Jak nie przyjadą, to nie będzie ich miał sobie do tej. Proszę Państwa, proszę nie chodzić po lotnisku. Pan z Panią, pan czerwony spodenka, który zmierza w kierunku hangaru. Halo. Ty pary, że Pani tam dali trochę, aby się tam pojechać. Byle nie nad głowami widzą. Z zielonym żywowcem. Już go spuścił, a? Nie, to tu bym musiał wylądować. Jak coś, się ląduje? Coś, taki, ty, coś takiego mam jak tam. O.
Wow. Dałby ci się polotać dzisiaj? Wilgą. Wilgą. I tak lotę na pulpicie. Ja, ostry zakręt to skrzydły po ziemi. On nie mierdnął tu. Tu nie mierdnął. Nie, z drugiej strony, tam wtedy latali. Bo tam jest do modelarzy. I tam jest. Słuchacz jest, słuchacz. O, patrz. Jako pętla. 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 Co, fajny zapach. Jak chcesz, to powiedz się od razu. Dobra, może. Co? Zakręt. No taką skrzynkę mam, ale chciała startować. Patrz. Na plecach, patrz. I zakręt i lądowanko. Tak, to takie latanie szybowcem to jak najbardziej. Tak, trzeba umieć tak. Nie? Może to jedno podejście mnie wkurwiło. Jeszcze za wysoko, widziłeś się odciągnę. Teraz by jeszcze zrobić. Zygzaków pora trzeba zrobić. Zrobić. Panowie, prosimy poruszać się tutaj. Jako smycz by się musiał do psa kupić. Co? To pan go dobrze. Jako smycz do psa, widzisz, żeby go ciągnął. A jak go bardziej na południe, po zanudowaniu. Ciecia, ciecia.